Witam wszystkich serdecznie. Jubileuszowe bitwy i kolejny jubilat, z którym za chwilę zagram Pluton. Bartek 016A za chwileczkę rozegra swoją 20-tysięczną grę w grze World of Tanks oczywiście. Witaj Bartku. Witaj Faja, witam wszystkich. Bartek już występował ponad 5 lat temu. Pokaż co potrafisz. Gdzie się tłumaczyłeś, Zniku, zapewne, tak? Nie tłumaczyłem się akurat, ale tak. No to o co chodzi? Bartek, bo Bartek zapewne, nie? Tak. A to 016A to jest jakaś ciekawe coś, czy nic po prostu? Nie miałem pomysłu na nigdy, wziąłem sobie swój numerek ze szkoły, jeszcze chodziłem do podstawówki, jak zakładałem konto w WOCie. Mhm. Więc no, trochę już czasu minęło, teraz studia są, więc... A co studiujesz? Ratownictwo medyczne. Dosyć popularne teraz, znaczy... No. Przydatne. Studentów też biorą, można powiedzieć, do szpitali, żeby zasilić, można powiedzieć, przetrudzone pielęgniarki, znaczy pielęgniarki nie oczywiście, chyba że też, bo można studiować pielęgniarstwo. Już ja szczerze mówiąc nie wiem dokładnie, ale pielęgniarka też musi mieć dużą wiedzę o lecznictwie, nie? No tak, no w sumie o lekach, o tych wszystkich, tak. O tej anatomii człowieka, jak tam... To można powiedzieć, też są zgarniani studenci do szpitali, żeby coś tam wspomóc, czy raczej nie za znaczy bardzo? Na drugim semestrze są praktyki w szpitalach. Aha. Więc jedynie wtedy. Ja jeszcze na pierwszym jestem, więc biorę Ty jesteś studentem medycyny, tak? Dobrze powiedziałem? Ratownictwa medycznego. Dokładnie. Ale nie będziemy rozmawiać na temat tego, co się dzieje, bo zapewne masz sporo do powiedzenia. Ale to nie ma co, dzieje się, ale zapewne za niedługo już będzie spokój. No ale co o tym myślisz, to już zostaw dla siebie. Jesteśmy w grze World of Tanks, za chwileczkę będziemy grać. Powiem ci, ciekawą masz infografikę. Widziałeś swoją infografikę? Spojrzę sobie. Spójrz sobie, bo powiem ci, pierwszy raz widzę taki idealny trójkąt. Najwięcej bitew czołgami lekkimi, ale tak naprawdę prawie idealnie różnicy jest, można powiedzieć, w każdym rodzaju czołgów, czyli 1250 artami, 2500 TDK-ami, wyszłoby 3750, to jest 3920, troszeczkę już nadwyżka czołgami ciężkimi i taki trójkąt jest zrobiony, prawie 7000 czołgami lekkimi. No, ładnie to wygląda. W Ustroniu są domy wczasowe, tak zwane trójkąty, one właśnie wyglądają bardzo podobnie jak twoja infografika w grze World of Tanks. Czyli lubisz, najwięcej grasz czołgami lekkimi, najwięcej bitew masz na T-34-85, ale zapewne w tej chwili masz jakiś taki czołg, którym lubisz najbardziej sobie pograć. Jaki to czołg? Znaczy, w sumie nie mam takiego jednego czołgu. Znaczy, lubię dalej T-34, ale 85M. Mhm. Ten lepszy. A tak to sobie gram po trochu każdym pojazdem, najwięcej tymi lightami. Jakimś IMX-em 13-105 na przykład, czy tym radzieckim lightem 8 tieru premium, nie pamiętam nazwy dokładnie teraz, LT coś tam. A ile masz w ogóle czołgów w garażu? Już sprawdzę. To powinno gdzieś pisać. 170. 170? No to dużo czołgów masz, jak na 20 tysięcy bitew. No trochę ich się uzbierało. To chyba po prostu... Każdym czołgiem, którym grałeś, zostawiasz go w garażu, tak? Nie. No to sporo tych... Kurde, ja mam chyba 260 czołgów. 266 mam czołgów. No ja tak na przykład wszystkie czołgi nagrody zostawiam sobie. Mhm. No, niedawno jak weszły te schematy jeszcze, no niedawno, parę lat temu chyba, no to też łatwiej się wszystko XP i tak. Dziś w kalendarzu eventowym jest AMX. Co to gadam? Lorka. Lorka 40T. Bardzo fajny czołg premium, medium francuski. Jak ktoś chce, myślę, że warto. Widzę, że tu mam sporo
41 pudełek małych do otwarcia, to szybciutko je otworzę. Dobra, wszystkie otwarte. Jaki czołg, jakim czołgiem chciałbyś zagrać swoją 20-tysięczną bitwę? Chciałbym zagrać nowym czołgiem u mnie w garażu, francuskim średnim czołgiem z magazynkiem, M41 FL10, spaczek. Spaczek. Już moment. To jest czołg średni, tak? Tak, francuski. M4... Nie, to ja go nie mam. Ja mam Boraskiu, Lorkę... To szósty tier. A, szósty! Już, już, już. M4A1 FL10? Tak. Skąd my go mamy? A, przecież z tych skrzynek! No to ja nim nie grałem jeszcze. No ja na nim mam 3 bitwy chyba na razie, więc... Kurde, no to czekaj. Sekundeczka. Okej, mój czołg już jest gotowy do bitwy. Cóż, wygląda ten M4A1 FL10 na połączenie takiego Shermanka z jakimś lajcikiem, medzikiem z tą wieżą, nie? Tak, wieża taka z AMX-a 13. Tak jest, AMX 13, no i taki M4 Shermanek, nie? Dobra, zobaczymy jak ten czołg prezentuje się. Wygląda bardzo fajnie. To co, jedziemy 20-tysięczną bitwę? Jedziemy. Jedziemy, zobaczymy. Ja pierwsza bitwa, jakbym grał sam, byłbym na topie. Z tobą też jestem na topie. Znaczy wszyscy jesteśmy na topie, bo same szóstki z góry na dół. Moja ulubiona mapa. I to dobrze, że twoja ulubiona mapa... Znaczy no, tak... No, właśnie nie ulubiona. Nie ulubiona? To gdzie jedziemy? Ja jej za dobrze nie znam, bo mam ją wyłączoną u siebie. Oh my god. To mogłem ją wyłączyć, mogłem się spytać co wyłączyć. No, właśnie nie spytałem się, ale... Nie wiem, w prawo chyba jeżdżą medy z tego co mi się kojarzy na tej mapie, więc możemy tam zobaczyć. No, tylko nie wiem jak szybki był medami. My jesteśmy, no ale w miarę się rusza, nie? No, nie ma tego sprawy. Tam dalej? Chyba nawet mostek się jedzie tam między tymi blokami. No dobra. Duża część drużyny za nami jedzie. Byle nie zginąć na początku. Tak jest. Teraz będę grać agresywnie, więc... Nie wychodzi, nie lubię zachowawczej gry. A tam da się jechać? Czekaj. Da się też. Dobra, 3-4 trafione. Ładunek 15 sekund. Przeładuję.
pamiętam, na nich pojechał. Jakiś STRV szczela jeszcze. Szkodziły naszemu stół. Jeszcze strzał. Dobra, dostał. Ja się wycofuję, przeładować. Ale tu strzał. Ale już niestety po mnie. No, po mnie też. No i po mnie też. STRV! Zauważyłem ich. 74 mnie tam nieźle. Ale czołg, coś mi się wydaje, że jest ciekawy. No i niestety... Fantakiem na niższe tiery. Trafiliśmy na taką mapę, którą ja w ogóle nie znam, a ty ją nie lubisz. Tak, i też jej nie znam przy tym. Kurczę. No niestety ja nie mogłem przejechać, bo ten... Tedek zablokował mi drogę, zaczęli do mnie strzelać. No i cóż, przegrana bitwa. Już 3-9. No, no niestety. Będzie klasyczny 15-5. KV niestety. Już ginie. 40 TP też. No, koniec. No, szybko nas rozwalili. No tak to bywa w tych jubileuszowych bitwach. Trochę może przyszarżowaliśmy za bardzo, trzeba było trochę może ostrożniej. Drużyna za nami pojechała, no i cóż, ale ty jesteś najlepszy w drużynie, jeżeli chodzi o exp, więc tragedii nie ma. Dobrze, mi się jeszcze nie załadowało, więc się czekam. No i 20-tysięczna bitwa zaliczona, no i cóż, czekam na jakąś 25-tysięczną bitwę, no i może kolejną super bitwę, jak rozegrasz, no to może uda się właśnie na tym medziku francuskim jakąś fajną bitewkę, to zapraszam. No pewnie. No to bardzo dziękuję, no i może chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić? Pozdrawiam wszystkich moich znajomych, co grają w WOTA. Kilku ich jest. I wszystkich, co oglądają ten odcinek. Tak. Za niedługo święta, więc wszystkim życzę wesołych świąt, dużo zdrowia. Nie wiem, i dobrych czołgów w paczkach. Również życzę wszystkim wesołych świąt, ale jeszcze będę miał kilka razy okazję. No to trzymajcie się i do zobaczenia. Do zobaczenia.